Wow, czy wy widzicie, co tutaj się dzieje? Jestem płaski! Ale spokojnie, spokojnie, to tylko modyfikacja. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie sprawdzać właśnie, co ta modyfikacja robi z Minecraftem, bo wszystko spłaszcza. Więc zostawcie łapkę w górę w tym momencie, bo jeżeli będzie 5000 łapek, to nagram podobną modyfikację. Nie powiem wam jaką, ale jest naprawdę fajna, więc strzelaj łapę w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy są codziennie, a my przejdźmy do tego czegoś. A więc tak, no jak możecie zauważyć, na pierwszy rzut oka w tym Minecrafcie, no w zasadzie to nic się nie zmieniło. Tak totalnie nic, poza tym, że mogliście zobaczyć tego kurczaka, który wydaje się, że jest normalny, ale jak się porusza, to jak możecie zauważyć, jest płaski jak kartka. Cześć kurczak, pokaż się no, no pokaż się no. Jak możecie zauważyć, patrzę na niego z góry i jest naprawdę mega cieniutki. Ale powiem wam szczerze, że animacja tego widoku właśnie 2D, tak jakbyśmy byli spłaszczeni, jest naprawdę ładnie zrobiona, bo ja niby teraz, ja jestem teraz na F5 generalnie. Na F5, tym F5, że powinienem patrzeć na siebie, jak możecie zauważyć. Powinienem widzieć swój przód, a widzę swój tył, więc coś tu jest nie tak, no ale dobra. Pierwsze zwierzaki, jakie mogliśmy zauważyć, jest to kurczak, więc bardzo fajnie. No my, mordeczki, musimy sobie tutaj zagrać troszkę survival, bo no nie będę ukrywał, że chciałbym też zobaczyć smoka, chciałbym zobaczyć też widera. Oczywiście nam się nie uda zdobyć takich porządnych itemów, żeby pójść sobie na smoka, albo zrobić sobie właśnie widera. Pomożemy sobie, ale troszeczkę później, bo jak na razie poszukamy sobie, patrzcie jak śmiesznie ta postać wygląda, o nie. Moby też będą zmienione przecież. O kurczaki, moby też będą zmienione. Dobra, musimy zrobić sobie koniecznie tutaj crafting table. Zrobimy sobie tylko kilof, właśnie drewniany. Pyk, jak mamy kilof, możemy rozwalić sobie crafting table i możemy sobie iść dalej, bo zaraz sobie zdobędziemy jakiś właśnie kamień i zrobimy sobie kamienne itemy. Ale musimy się rozglądać i musimy mieć oczy szeroko dookoła głowy, bo wow, właśnie o tym mówię. Zauważcie, że w sumie to ciężko znaleźć jakieś zwierzątko, bo z tej perspektywy nie było widać w ogóle świni. A ta świnka, jak możecie zauważyć, jest tutaj z nami. Ej, halo, odwróć się, odwróć się, o, siema. Siema, siema świnia, siema świnia, elo, czekaj. Ej, a jak będzie wyglądać animacja właśnie jak zabijemy taką świnkę, bo to jest... Aha, czyli tak jakby upadła kartka albo karton, wiecie o co chodzi? Więc bardzo fajnie, dobra, chodź do tu, bo ja tutaj muszę mieć mięso, żebym przeżył. O, kolejna świnia, siema, ej, co uciekasz, nie jesteś niewidoczna, to, że jesteś płaściutka jak karteczka, to nie oznacza, że cię nie zobaczę, mordeczko, o kurde, chodź do tu. Ej, gdzie ona jest? Ej, bo one naprawdę znikają, wow, dobra, udało mi się ją znowu pokonać, dobra. Zobaczyliśmy już kurczaka, zobaczyliśmy już świnie i zostało nam bardzo dużo mobów jeszcze do znalezienia. Więc nie traćmy czasu, póki jest widno, musimy sobie znaleźć właśnie jakąś lamę. Wydaje mi się, że na takich górzystych terenach występują lamy. O, i akurat zniszczył nam się kill off, ale nie musimy się przejmować właśnie, bo mamy jeszcze tutaj, jak możecie zauważyć, 10 kobla, więc zrobimy sobie tutaj kill off, zrobimy sobie tutaj mieczor i myślę, że tyle w zupełności nam wystarczy. W sumie to by się przydało zrobić też piecyk, bo ja gdzieś tutaj widziałem węgiel. Tak, tutaj widziałem węgiel, a mamy żarło, więc wypadałoby te żarło i wiecie, no przesmażyć, usmażyć, podgrzać to, żeby było gotowe do spożycia w momencie, kiedy będziemy walczyć z mobami. Bo tak, będziemy walczyć dzisiaj z mobami, bo musimy, kurde, sprawdzić, jak wyglądają moby 2D. Patrzcie, tam jest krowa. Ty, a ryby też będą zmienione? Pokaż się, ryba. Ryba, czy ty jesteś w 2D? Ej, ryba. Ryba też jest w 2D. Patrzcie, jak ją... Ty, ale przód ryby wygląda naprawdę mega dziwnie. Ej, wow, bo wyskoczyłem z wody. To tak nie miało być generalnie. Ale dobra, jak możecie zauważyć, no tak się prezentuje z przodu ryba, ale też jest mega zbagowana. Dobra, ryba, chono tu. O, dobra, git. Czy ja... O, mamy rybę na pamiątkę. Czy jak ja ją wrzucę... Nie, dobra, nieważne. Nieważne jest to, co pomyślałem, jak się stanie, gdy wrzucę rybę do wody. Nieważne. O, siema krowa. Ej, ale krowa wygląda dziwnie. Pa to. Wow. Ej, ale te animacje są naprawdę świetne. W sensie, kurde, powiem wam szczerze, pa. Siema krowa, to ja. Ja jestem Marcin, jestem w 2D, halo, siema, o, patrzcie,
Teraz jesteśmy, prawie byliśmy na wprost. Czekajcie, czy nam się uda być na wprost? O, o, ej, nie da. Zauważcie, że nie możemy patrzeć prosto w kamerę. Pa to w ogóle. Jak to się rozmywa, ale bania, ale bania. Tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym znaleźć lamę, bo lamy gdzieś tutaj na pewno będą. Ej, a jak będzie wyglądać animacja pływania? Bo można testować naprawdę wiele rzeczy na tej modyfikacji. Jak wyglądamy... a nie, bo to jest ta... A nie... Wow! Pa tu! Jesteśmy kartką papieru, która pływa. O lol, jakie kozackie. Pa to, gościu. Jesteśmy płascy, o nie, dobra, bo... O, prawie bym zginął, to już by nie było takie kolorowe. O, kałamarnica, która jest płaska. Bardzo fajnie, witam panią kałamarnicę. Siema, siema, witam, witam. Ej, bo ja coś tutaj... A nie, dobra, okej, okay. Mi chodziło o kałamarnicę. Myślałem, że jest tutaj jeszcze coś wartego zobaczenia. Ale dobra, okej, okay. Widzieliśmy, jak już pływamy. Widzieliśmy mordeczki kałamarnicę. I musimy znaleźć tutaj lamę, bo na takim biomie występują lamy. I czy my nie mamy tam wyżej lamy? Nie, nie mamy tutaj lamy. Ale mamy tutaj właśnie świnki, mamy tutaj kurczaczki. Wykopałem już kobla, stawiamy sobie tutaj crafting table, robimy sobie tutaj elegancki piecor. O, proszę bardzo, wrzucamy sobie drewienko, wrzucamy sobie to i niech się to przepala. Ale dobra, mamy tutaj mięsko elegancko, więc jedzmy sobie tutaj mięsko. O, proszę bardzo, mamy mięsko. Musimy sobie jeszcze poczekać na te ostatnie. W sumie to jeszcze sobie to przepalimy, bo nie wiadomo, jak długo będziemy chodzić, a wiadomo, że jedzonko zawsze się przyda. Dobra, jak możecie zauważyć, przepaliło nam się to jedzenie i robi się noc. Czaicie? Robi się noc. To może oznaczać jedno, że zaraz zaczną się tutaj wszędzie spawnić moby i będziemy widzieć moby. O kurde, teraz to się zacznie robić hardkorowo, naprawdę. Oj, teraz to się będzie działo. Musimy sobie znaleźć jakieś taktyczne, super zwariowane miejsce, w którym będziemy mogli się w razie czego ukryć. Póki jeszcze moby się nie spawnią, zbudować sobie jakąś bazę. W sumie tam w skale było łatwiej. Ej, dobra, zróbmy to w skale. Zróbmy to w skale, bo będzie łatwiej, prościej i przyjemniej. Wow, siema owca. Ty, pa to owca zmienia kolory. Co jest? Co tutaj się odwaliło? Czy wy to widzicie? Widzicie tą owcę? Ej, ta owca świeci w nocy. O nie, mamy już pająka. Mamy pająka w 2D, który jest teraz naprawdę ciężko go dostrzec. Ale patrzcie, ej, ta owca bardziej mnie zryła. W sensie, bo ona naprawdę chodzi, zauważcie, i się świeci. W sensie... Co jest? Dobra, owca, dawaj wełnę, bo tutaj wiesz, chociaż mi ta wełna się nie przyda. My tutaj poszukujemy wariackich mobów, a miałem budować bazę, właśnie, ej, czekajcie. Zbudujmy sobie bazę, w której będziemy mogli jak coś wrócić i się zamknąć. Chociaż nie, ej, nagła zmiana planów. Ja nie potrzebuję bazy, bo ja jestem kozak. Jak zginę, to zginę, w sensie nie zginę, bo jestem kozak, wiecie o co chodzi. Ale dobra, mamy tu zombiaka, jak możecie zauważyć, to jest zombiak w 2D, który chodzi plecami, czekajcie, o... On chodzi plecami, tak samo jak ja, chodzę tyłem, nagle przodem, pato, gościu. Ty, a jak będę szedł... Dobra, nie, bo to tak nie zadziała, ale pato, chodzę w kółko i się kręcę w kółko, zombiak też. Ej, odwalimy na koniec filmu jakąś szaloną dyskotekę. Ej, mówię wam, zobaczycie. Dobra, zombiak, wydupiaj. Wydupiaj tutaj, musimy znaleźć teraz creepera. Wow, creeper. Dobra, ej, creeper musi wybuchnąć. Wybuchaj, gościu. Gościu, wybuchaj. No, dawaj. O, okej, okay, czyli wybuch animacji, w sensie sama animacja wybuchu nie była w 2D, a myślałem, że tak będzie. O nie, nie, ojojoj, ej, bo tutaj się zaczyna robić groźnie. Tutaj się zaczyna robić groźnie. Ej, czy szkielet nie jest 2D? A nie, szkielet jest 2D też. Wow, gdzie on jest? Ło, tutaj jesteś, gościu, jak ty zniknąłeś nagle. Ej, powiem wam szczerze, że jakbym miał grać na survivalu właśnie, że wszystkie moby są w 2D, to by było naprawdę dosyć ciężkie. Gram dopiero 10 minut jakoś, czy ponad 10 minut i jak możecie... Ile pająków, ty! Co tu się dzieje? O nie, bo ja zginę, o ja zginę, nie, nie, nie. Ej, bo ja jestem kozak, ja nie mogę zginąć. Dwa serduszka, Marcin, dasz radę. Marcin, dasz radę, trzeba się wbić na drzewo. Trzeba się wbić na drzewo. O, gościu, no i co mi teraz zrobicie? Możecie mnie smoknąć. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Powiem wam szczerze, te mobki wyglądają. Ja myślę, że nie ma co grać już dalej na survivalu. Przejdziemy sobie na game moda i tak jak wam obiecałem, pójdziemy sobie do Netheru, pójdziemy sobie do Endu i zobaczymy też Withera w sumie, jak wygląda właśnie w taki, wiecie, siup, spłaszczony. Dobra, jestem tutaj, jak możecie zauważyć, na game modzie. Teraz sobie biorę potrzebne itemy, żeby
właśnie wejść sobie do Netheru, bo Nether będzie naszym pierwszym celem, bo trzeba zobaczyć, co tam się dzieje w Netherze, bo w sumie, chociaż nie, ej, bo to nie jest 1.16, to tutaj nie ma teraz tak dużo mobków, bo to jest na 1.14 generalnie, więc tutaj mobów nie będzie zbytnio dużo, ale wow, pato! W twierdzy od razu się zrespiliśmy. Ej, no to bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czyli znajdziemy sobie tutaj jakieś mopki. Znaczy no, miejmy nadzieję, że coś znajdziemy. Uwaga, gdzie są? O! Mamy Blaze'a. Blaze 2D, jak ty wyglądasz, gościu? Pokaż się. No wygląda generalnie jak zwykły Blaze, tylko jak możecie zauważyć, jest w 2D, jak wygląda. O kurde, dobra, okej. Okej, ej, popatrz mi w oko. Popatrz mi w oczy, gościu, no pokaż się, no popatrz mi w oczy, no popatrz mi w oczy. No co ty? Co ty nie potrafisz popatrzeć w oczy? To spadła. Spadła? Spaduwa miała być, ej. Dobra, już większość mobów w sumie można powiedzieć, że mamy odhaczone. Tylko teraz jeszcze został nam Ghast. I wydaje mi się, że Ghast będzie tutaj ostro niewidzialny. Jak nie znajdziemy Ghasta, to mordeczki sobie go zrespimy po prostu. Ale on w naturalnym środowisku powinien się tu normalnie nam zrespić. A nawet go nie słyszę. Halo, Gaścik, gdzie jesteś? O, słyszę Ghasta. Słyszę go. Gdzie jest Geś? Gaścik, gdzie jesteś? O, mamy tutaj jeszcze Wither Szkieletona. Siema, mordo. Jakiś taki wypłaszczony jesteś. Szkoda, spaduwa. Ej, ewidentnie nie mogę znaleźć Ghasta. A jestem w Netherze. To tak nie powinno działać, mordeczki. On powinien od razu być tak... POW! Zawsze jak potrzebuje Ghasta, to go nie ma, a jak go nie potrzebuje i nie chcę, żeby się respił, to zawsze się respi. To jest oczywiste. Czemu ja chciałem wpisać czat? Nieważne. Dobra, respimy sobie tutaj mordeczki Ghasta i zobaczmy, jak wygląda. Wow! Pa, jaki Ghast, człowieku, w 2D, spłaszczony. Ej, tak sobie rozkminiam, to te wszystkie moby zostały spłaszczone przez prasę hydrauliczną. O, siema, Gaścik. Ej, w sumie u Ghasta, nie, no dobra, jest u niego po prostu inna animacja. Ale dobra, nieważne, musimy, mordeczki, teraz wyjść sobie z Netheru i zrobić portal do Endu. Dobra, jak możecie zauważyć, jestem w normalnym świecie i mam wszystkie potrzebne itemy, żeby zbudować właśnie portal do Endu. Zobaczymy, mordeczki, zaraz smoka w 2D. Ej, halo, nigdy nie widzieliście smoka w 2D, mogę się założyć. Tylko na tym kanale takie, kurde, są atrakcje. Uwaga, teraz się okaże, czy on zadziała. Ej, udało się, dobra, myślałem, że się nie uda. Tak jak zawsze, w sensie zawsze jak buduję portal do Endu, zawsze mówię, że się nie uda. Dobra, o, są właśnie, tu są Endermany w ogóle. Siema, Enderman w 2D, witam, o zdrowie pytam. Bardzo serdecznie, no fajnie wyglądacie. Smoku, pokaż się, wow, dobra. Jak możecie zauważyć, mamy smoka 2D. Tak się prezentuje smok 2D. Ty, ale to jest poryte, bo on nie wiadomo gdzie, on w jaką stronę leci w ogóle, w sensie, ej, serio. Totalnie nie wiadomo gdzie on leci. Ty, patrz co tutaj się dzieje, człowieku, nie? Ej, serio, bo on tak zakręca, że jakbym był tutaj na dole, to patrzcie to, no czekajcie, aż zbliżę. A teraz to się w ogóle zbugował ten smok, nie wiem o co chodzi, ale patrzcie to. Bo ten smok lata tyłem. Ej, co jest? To jest naprawdę duże utrudnienie, jeżeli miałbym z tym smokiem walczyć. No bo pato, gościu, nie wiadomo w ogóle, w jakim kierunku on leci. Dobra, i przyszedł czas, mordeczki, na ostatniego moba, właśnie, czyli Withera, więc budujemy sobie tutaj Withera elegancko, cyk, cyk, cyk. Jak możecie zauważyć, tak się prezentuje Wither w 2D. Ej, go, rzeczywiście go nie widać, patrzcie to. Ej, go naprawdę nie widać, w sensie z daleka totalnie go nie widać. O, i co, i on też będzie latał. Ej, ale patrzcie, on wysyła te główki. I te główki już w 2D nie są. Ale też jest poryty, patrzcie, jaki szatan w ogóle, nie? Nie wiadomo w ogóle gdzie leci, cały czas się obraca, co za świr. Bardzo fajnie, Marcin. Bardzo fajnie, bardzo fajny Wither, ogólnie super, pozdrawiam, subskrybujcie ten kanał. Serdeczki, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Niestety nie mogę patrzeć do was w kamerę, w sensie w Minecrafcie, bo tutaj mogę. Możecie dawać znać, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek, czy chcielibyście więcej tego typu modyfikacji. W sensie modyfikacje, które są dosyć ciekawe, zmieniają coś w Minecrafcie i ryją głowę. O, tak to nazwiemy. Możemy zrobić jakiś ranking modyfikacji Minecrafta, które ryją głowę, po prostu, wiesz o co chodzi. Więc dawaj znać koniecznie w komentarzu, co o tym myślisz. Ja byłem MWK, to był kolejny odcinek na moim kanale. Mam nadzieję, że łapeczki zostawione, jeżeli nie, mordeczko, nadrób to i zostaw łapkę już teraz. I możesz również zasubskrybować ten kanał, bo no większość osób, które ogląda moje filmy, mnie nie subskrybuje, a fajnie by było to zmienić, dlatego mordo, strzel suba, zostaw łapę, a my się widzimy już jutro, więc trzymaj się, mordeczko, i...